Zacznijmy jednak od toru 8, a po nim biec będzie Anna Szymkowicz, AZS AWF Wrocław, w tym sezonie 61-72 w najlepszym biegu. Izabela Smolińska na torze 7, zawodniczka RLTL ZTE Radom, 60-48 to jej rekord sezonu. Katarzyna Martyna to jest kolejna zawodniczka, która pobiegnie w tym biegu, reprezentuje Wawel Kraków. Aleksandra Jaźwińska, brązowa medalistka sprzed roku na torze 5 z AZS AWF Katowice. Natalia Wosztyl, o której już wspominaliśmy, będzie biegła po torze 4. Agata Kołakowska na torze 3 z AZS-u AWF IS Gdańsk. Tor drugi to Urszula Łączna, AZS Poznań. I najbliżej krawężnika z numerem 1, Alicja Wiernicka, RLTL ZTE Radom, 61-77 w tym sezonie. Faworytkami Natalia Wosztyl, tor 4, a także Aleksandra Jaźwińska, przed rokiem w Mistrzostwach Polski U23 brązowa medalistka, tor 5 i tor 6 Katarzyna Martyna, która przed rokiem w Sieradzu na Mistrzostwach Polski U23 wywalczyła srebro. Ona biegnie po torze 6, a właściwie za moment biec będzie, gdy tylko usłyszymy strzał startera. No i wystartowały panie w tym drugim biegu na dystansie 400 metrów. Czekamy na to, aż wybiegną na prosto, aż delikatne wyrównanie. Będziemy widzieć, jak układa się w tym momencie sytuacja. Fantastycznie Izabela Smolińska po torze 7 już wyprzedziła biegnącą najbardziej po zewnętrznej Annę Szymkowicz. Mocno zaczęła reprezentantka RLTL-u ZTE Radom. Tym momencie wbiegają zawodniczki na ostatni łuk, no i cały czas z przodu wydaje się być Izabela Smolińska, to ona nadaje rytm temu biegu, ale teraz popełnia błąd na płotku ostatnim przed wyjściem na prostą i to otwiera oczywiście furtkę dla tych faworyzowanych zawodniczek, dla Natalii Wosztyl, też dla Agaty Kołakowskiej, walka bark w bark o drugą pozycję, bo Wosztyl teraz odpaliła przerzutkę i zdecydowanie odstawia rywalki, ona wygrywa ten bieg. Druga ostatecznie Aleksandra Jaźwińska, to ona z Agatą Kołakowską się mierzyła w tym starciu o drugie miejsce i okazała się być lepsza od zawodniczki AZS-u AWF IS Gdańsk Natalia Wosztyl. Ona tutaj przyjechała z najlepszym czasem, jeżeli chodzi o zawodniczki do 23 roku życia biegające na 400 metrów przez płotki i ona z tej roli faworytki się wywiązała. 58-20 to jest wynik, jaki uzyskała w tym biegu zawodniczka RLTL ZTE Radom. No i oczywiście łamiące granice 60 sekund zapewnia sobie złoty medal Mistrzostw Polski do lat 23 w Lublinie. Zawodniczka trenowana przez Bożenę Jadczak dopisuje do swojego CV krążek złoty w kategorii do lat 23.